W tym roku obchodzimy 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji 1 września w hołdzie bohaterom września o godzinie 11 na skwerze przed jednostką wojskową w Wejherowie odbyła się uroczystość upamiętniająca. Mija 75 lat od chwili, gdy dwa totalitarne państwa zaatakowały Polskę. Rozpoczęła się wielka bratobójcza wojna, która spustoszyła pół świata. W Europie pozostawiła ruiny, zgliszcza i miliony ofiar. Także gorzkie rozczarowania wielu narodów, w tym nade wszystko Polaków, którzy innego końca wojny oczekiwali. Obchody rozpoczęto wciągnięciem flagi państwowej i odegraniem hymnu państwowego. Nie zabrakło okolicznościowego przemówienia. Następnie odbył się apel poległych i salwa honorowa. Uroczystość na skwerze przed Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej zakończono złożeniem kwiatów. Kwiaty złożono też przy kwaterze żołnierzy 1. Morskiego Pułku Strzelców na Starym Cmentarzu przy ulicy Kalwaryjskiej.